O, to wy. Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnej serii programu Złe Książki. Wiem, że długo nie było odcinków, ale to dlatego, że się przeprowadzałem, więc teraz nowe mieszkanie, nowy ja, ciągle te same złe książki. Więc nie przedłużając już, zapraszam. Słuchajcie, dziś mamy na tapecie powieść Rok w poziomce Katarzyny Michalak. I teraz krótki wstęp. Każda z autorek, które analizuję, mają trochę inny styl i wywołują u mnie trochę inne emocje. I Katarzyna Michalak wywołuje te emocje najlepsze. Bo tak, E.L. James, czyli autorka Greya, pisze strasznie nudno. Źle i nudno. Ilona Felicjańska pisze tak, że bolą mnie wszystkie mięśnie i kości w trakcie czytania. Katarzyna Michalak, niezamierzenie, ale jednak jest trochę parodią samej siebie. W sensie to jest po prostu zabawne. Ona nie chce, żeby to było zabawne, ale to jest zabawne. To jest absurdalnie zabawne. Podejrzewam, że ja przy czytaniu będę się dobrze bawił i wam życzę tego samego. Książka zaczyna się od tego, że bohaterka dostaje list od kogoś. Kochana Ewo, tak do ciebie piszę, koleżanko sympatyczna. Czy koleżanka sympatyczna to jest coś w rodzaju atramentu sympatycznego? W sensie znika po jakimś czasie, a potem trzeba ją trzymać nad ogniem, żeby z powrotem się pojawiła? Z okazji 32 urodzin życzę ci tego samego co rok temu, 2 lata temu, 5 lat temu i 35 lat też, choć wtedy nawet w planach ciebie nie było, ale wiem, że twoja dusza już do niego tęskniła. O, i to właśnie moje życzenie. Miej go w końcu, bo dłużej tak nie wytrzymasz. Mowa o małym białym domu, to znaczy głównym motorem napędowym, celem życiowym i największą ambicją bohaterki jest posiadanie konkretnej wielkości domu w konkretnym kolorze. Tyle lat marzyła o swoim miejscu na ziemi. W poszukiwaniu wyśnionej chatynki zjeździła Polskę od morza do gór. Nieważne, że był to czas, gdy na bilet autobusowy ledwo ją było stać. Czy w całej Polsce nie znalazło jednego małego białego domu? To nie jest jakiś bardzo specyficzny dom. Przy mojej ulicy stoją dwa takie. Za każdym razem, gdy tylko mignął w internetowej wyszukiwarce kawałek białej ściany, wsiadła w PKS i telepała się po bezdrożach w pogoni za marzeniem. Czy ona nie mogła po prostu znaleźć ładnego domu, a potem przemalować go na biało? Byłoby chyba prościej. 3 lata temu zarzuciła poszukiwania, uważając, że dla takiej sieroty życiowej jak ona zdobycie kawalerki na Woli jest mistrzostwem świata. Przynajmniej ma swój prawie własny kawałek podłogi. Czyli mamy bohaterkę, dla której największym życiowym dramatem jest konieczność mieszkania w kawalerce w Warszawie. No straszne. Mały biały pies bez łap. Bez łat! Roześmiała się serdecznie. Śmiechom nie było końca. Wszyscy śmiali się i dokazywali. Ewa otworzyła swój tajemny kajecik rzeczy ważnych i nieważnych i rzekła z mocą. Pisz, opisz to, czego pragniesz. Czy bohaterka rozmawia sama ze sobą? Ale z mocą. Przygryzła końcówkę długopisu, czekając na wenę twórczą i wzięło ją na rysowanie, czego absolutnie nie powinna robić, bo talentu malarskiego nie miała. No, niektórzy mają tak samo z pisaniem. Nawet linia prosta wychodziła spod ręki Ewy jak po beriberi, nie mówiąc o kółku. Jeśli bohaterka nie potrafi narysować długopisem linii prostej, to powinna chyba udać się do lekarza? W każdym razie bohaterka po chwili trafia na ogłoszenie wynajmu tego swojego wymarzonego domu. Wiejska droga, rozmyta przez deszcze, ciągnie się w nieskończoność. A autorka stwierdziła, że jednak będzie pisać w czasie teraźniejszym, bo kto jej zabroni? Kupuję ten dom. Ale może zajrzy pani do środka? Ewa kiwa głową. Wprawdzie i tak kupi domek z marzeń, ale żeby pośrednik ceny nagle nie podbił, trzeba będzie trochę pomarudzić. Czyli żeby pokazać, jaka jest niezdecydowana, podjęła decyzję zanim weszła do środka. Przez całą noc śni się jej mały, biały dom. Bez łap. Po co domowi łapy? Co? Nie ma mowy, żebym pożyczył ci pieniądze. Ojczym nie słuchał jej próśb i wyjaśnień. O, znów czas przeszły. I znowu, jak w każdej powieści, Katarzyny Michalak zwyrodniały i zły ojczym. Nie chcę, żebyś mi pożyczał. Chcę, żebyś mi oddał to, co ja ci pożyczyłam. Parę lat temu, gdy terma w obskurnej łazience spadła mamie na plecy, mocno ją obijając, Ewa wyjęła pieniądze z konta i z nikim się nie konsultując, zafundowała remont łazienki. Czyli tak, z nikim się nie konsultując, wyremontowała mamie łazienkę, a kiedy sama potrzebuje pieniędzy, to nagle ogłasza, że to w sumie była pożyczka i żąda zwrotu. Potrzebuję tych pieniędzy na zaliczkę, przecież twoja firma dobrze prosperuje. Czyli podsumowując, 32-letnia bohaterka marzy od lat o domu. W końcu go znajduje, stwierdza, że kupuje, bierze, tak mówi pośrednikowi i wtedy się nagle orientuje, że żeby kupić dom, potrzebne są pieniądze. Dokąd teraz? Zapytała siebie, gdy już ochłonęła po rozmowie z ojczymem. O nie, nie, tylko nie Andrzej. Wsiadła do tramwaju i pojechała do Andrzeja. Tak, to brzmi logicznie. Tak naprawdę nie dziwiła się przyjaciołom, że nie chcieli inwestować w taki kiepski interes, jakim była Ewa.
bez pracy, bez oszczędności, bez perspektyw. Tak, w tej sytuacji bank z pewnością przyznaje kredyt. Zapewnienia "przecież zwrócę" brzmiały mało wiarygodnie. No, trochę. Ewa próbuje namówić Andrzeja, swojego przyjaciela, żeby pożyczył jej te pieniądze. Masz przecież 3 domy, na koncie z 1 000 000, samochód jak sam Rockefeller, a za dywidendy z giełdy zafundowałeś swoim pracownikom wycieczkę na Bali. Za 50 tysięcy! Jest bogaty, więc jego obowiązkiem moralnym jest zafundowanie wymarzonego domu bezrobotnej koleżance. Człowieku, dam ci w zastaw... Ewa umilkła, myśląc rozpaczliwie, co ona może dać facetowi, który ma wszystko. Chyba tylko siebie. Ona naprawdę ma obsesję na punkcie tego domu, prawda? Andrzej proponuje Ewie, że pożyczy jej te pieniądze, ale ona to odpracuje, zakładając dla niego wydawnictwo książkowe, w czym wcześniej nie miała żadnego doświadczenia, ale o tym zaraz. Jeśli mnie lubisz, to zgaś tego peta. Od dziś jestem twoim szefem i mogę robić to, co mi się podoba. Spróbuj, to cię o molestowanie oskarży. Oskarży go o molestowanie, bo on pali papierosy? Wchodzisz w to? Wchodzę. Odparła bez dalszych wahań. 32-letnia dziewczyna bez pracy i perspektyw dostaje propozycję założenia wydawnictwa książkowego, nie mając w tym żadnego doświadczenia. I bierze. Andrzej zawsze wiedział, co robi, mruknęła do siebie, rysując esy floresy zamiast pracować nad logo swojej nowej firmy. O, świeżo upieczona szefowa wydawnictwa założonego przez swojego kolegę milionera zaczyna od narysowania sobie logo. Długopisem na kartce. Wspomnienia pochłonęły ją do tego stopnia, że ani się obejrzała, a miała przed sobą całkiem imponujące logo. Tak, tak, bo właśnie w ten sposób powstają logo, że dziewczyna, która ma problem z narysowaniem linii prostej, rysuje je długopisem na kartce papieru, rozmyślając o czymś zupełnie innym. Dokładnie. Na spłatę długu masz 3 miesiące. A skąd ja ci wytrzasnę bestseller w 3 miesiące? Wzruszył ramionami i zniknął. Zniknął? To był jeden z tych kolegów sympatycznych? Wczoraj do późna buszowała po internecie i już nieco orientowała się w prawach i zasadach rządzących rynkiem wydawniczym. Tak, tak, bo doświadczenie na rynku wydawniczym zdobywa się buszując w internecie. Ewa wparowuje bez zapowiedzi do gabinetu Andrzeja i zastaje go w trakcie pocałunku z jego sekretarką. Przerażona zamyka drzwi i wchodzi tym razem bardziej oficjalnie. Ewa zapukała donośnie w zatrzaśnięte przed chwilą drzwi. Można? Można. 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 Andrzej, czy raczej związek z nim, nie powstał jej w myślach nawet przez sekundę. Co oznacza to zdanie? Andrzej i Ewa ogłaszają konkurs dla młodych autorów, żeby wydać ich pierwszą książkę i zaczynają spływać zgłoszenia. Jestem uczennicą 3 klasy technikum. Od dawna piszę książki. Kto pisze? Ta uczennica? To chyba piszę. I to są złe książki wewnątrz złej książki. Czajcie? Bohaterka czyta fragment powieści tej młodej autorki. Może jednak podwieść? Zapytał kusząco, uśmiechając się przy tym jak Brad Pitt. Nie, dziękuję, odpowiedziała słabym głosem. Katarzyna Michalak cytuje tu bardzo złą powieść, którą do wydawnictwa wysłała debiutująca autorka. Problem polega na tym, że styl tej autorki jest nie do odróżnienia od stylu Katarzyny Michalak. W ramach konkursu przychodzą też tomiki poezji. Wiersz otwierający zbiór byłby naprawdę piękny, gdyby Ewa zrozumiała, o co w nim chodzi. Jestem na 35 stronie i zaczynam szczerze nienawidzić tej bohaterki. Takich książek Ewa, namiętna czytelniczka, zaliczyła w życiu sporo. Redaktorka znanego magazynu Singielka postanawia zerwać z obecnym życiem i szukać szczęścia na prowincji. Tam odnajduje nie tylko spełnienie zawodowe, ale i miłość. Hej, jako opis sztampowej opowieści Katarzyna Michalak przywołuje coś, co brzmi jak opis każdej powieści Katarzyny Michalak, łącznie z tą. I teraz jest najlepszy moment. To jest najlepszy moment do tej pory. Andrzej i Ewa dostają list. List od autorki książek, która poleca im swoją młodą, debiutującą koleżankę. Tą wysyłającą list autorką jest Katarzyna Michalak. W książce Katarzyny Michalak występuje Katarzyna Michalak. Występuje jako szanowana i wzięta autorka książek. W każdym razie bohaterowie czytają tą podesłaną powieść i polega to na tym, że przez 3 strony czytamy o tym, jak bohaterka jej wsiada na konia. I nie żartuję w tym momencie, naprawdę, to jest 3 strony, jak bohaterka wsiada na konia. Andrzej z Ewą spojrzeli po sobie. Chyba masz swój bestseller. Czyli świeżo upieczona szefowa wydawnictwa, która czerpie wiedzę o branży z tego, że buszuje w internecie. Przeczytała 3 strony opisu wsiadania na konia i stwierdziła, że to jest bestseller. Okej, na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Sprawdzimy jeszcze, czy to faktycznie będzie bestseller, spoiler, tak? Czy Andrzej z Ewą będą w końcu razem, spoiler, tak? Nie czytałem tej książki w całości jeszcze, ale znam inne książki Katarzyny Michalego, one wszystkie są takie same. Póki co przede wszystkim nienawidzę głównej bohaterki.
To jest 32-latka, która nic nie osiągnęła w życiu, bo jest bezrobotna i uważa siebie za niedorajdę. I głównym celem życiowym jest zakup białego domu, który w końcu kupuje, nie mając na to pieniędzy. A potem żąda od wszystkich wokół pożyczki, dlatego że oni mają. Dobrze, tyle ode mnie na dziś, ale na koniec jeszcze ogłoszenie. Są koszulki złych książek i to są koszulki z cytatami z albo z książek, albo z mojego programu. Więc tu gdzieś pojawi się w okolicy link. Do tego jeszcze link jest też w opisie, więc sprawdźcie, albo po prostu wejdźcie na www.opedo.pl/koszulki. I tyle. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, trzymajcie się, na razie.